Siema, to ja i Stefan. Siemka Stefan, co tam u ciebie? Dzisiaj jesteśmy w Wojanowicach jak zwykle i wiele osób mi pisało, ale tak wiele, tak bardzo dużo, że Kati wie o tej tajnej naszej bazie, którą zrobiliśmy pod jej bazą, a dokładniej domkiem. Ja tego nie miałem pojęcia, ona mi o tym nie wiedziała, nie mówiła, że się dowiedziała o tej bazie. Więc no co, no tyle z naszej bazy. Dziwne, że nie rozkopała nigdzie terenu, bo w końcu w tej naszej tajnej bazie jest idealnie napisane, że elo, tutaj w podłodze znajdują się diaksy. I nie wiem, czy ktoś jej powiedział o tym, że tam tak naprawdę nie ma diaksów, czy nie. To jest bardzo podejrzane. Zobaczcie, nic tutaj nawet nie tknęła. Pieskowi nie wiem, czy nawet jedzenie dała. Ale patrzcie, no to jest tabliczka, że szukaj diaksów w podłodze. Podłoga ani trochę nie jest rozwalona. No i o co tutaj chodzi? Jak miałbym wiedzieć, że ona tutaj była, jak nie ma żadnego śladu po niej? Ale dobra, skoro o tym wie, ja wam ufam, tak mi powiedzieliście. W takim razie wyciągamy panią pimpkową, tylko nie wiem za bardzo, jak to zrobić. Ej, to jest teraz wyzwanie. Jak wyciągnąć panią pimpkową? Dobra, jakoś się zabierzemy do tego. O, mam pomysł, patrz na to. Przekopiemy się po prostu tutaj. O, proszę, proszę. No i idealnie, porobione, dobra. Pani pimpkowa, proszę za mną. Pani pimpkowa, jest pani wolna. Proszę za mną teraz. Halo. O, pięknie, pięknie, kochany piudek, kochany, kochany. Dobra, to teraz możemy to zabudować. Cyk, proszę bardzo. No i cyk, nie ma po nas śladu. Pani pimpkowa, myślałem, że pani będzie bardziej szczekać na tą Kati. Pani, a pani co robi? No nic, dobra, w każdym razie, słuchajcie, jeżeli chcecie, wbijacie do sklepu z koszulkami wojanshop.pl, na przykład jak chcecie taką kozacką koszulkę, opaski, wykupuje się calutki sklep, więc słuchajcie, jeżeli chcecie zrobić jakieś zakupy na święta, fajnie byłoby to zrobić po prostu wcześniej, więc jeżeli myślicie nad po prostu prezentem świątecznym lub nad tym, żeby coś dostać z wojanshopu, to zakupy trzeba zrobić po prostu wcześniej, bo później może po prostu mogą być braki, wiecie, mogą być braki, bo strasznie dużo osób kupuje właśnie rzeczy Wojana i zostają wojownikami Wojana, więc dołącz i ty, wbijaj do sklepu, link jest w pierwszej linijce opisu. Oh yeah, mordeczko. A my dzisiaj mamy bardzo zły plan i znowu na palionie. Nie wiem czemu temu palionowi, no muszę zrobić pranki, tylko gdzie zniknęła pani pimpkowa? Pani pimpkowa, no z panią są same problemy. Proszę za mną, proszę za mną w trybie natychmiastowym, już. O, pięknie. Dobra, zostań sobie na deszczu jak chcesz. O, proszę. Pimpek ma tutaj budę, a pani pimpkowa się nie słucha, więc jest na deszczu. Elo, pimpek, jesteś mądry, elo. Dobra, w każdym razie zabieramy się za to, co mieliśmy zabrać. Za co mieliśmy się zabrać w dzisiejszym odcinku. Czyli, słuchajcie, prank na palionie. Chcemy zrobić mu prezent, bo w ostatnim odcinku robiliśmy mu prezent. Ale żeby za bardzo mu nie było miło, to teraz zrobimy mu taki nieprzyjemny prezent z TNT. Jak widzicie, mamy TNT. Tego TNT jest dużo. Więc bardzo się z tego powodu cieszę, lubię TNT, lubię, a tak rzadko używam, więc dzisiaj je wykorzystamy. Będziemy robić mechanizmy takie jak tutaj, proszę bardzo, tutaj jest skomplikowane mechanizmy ultra ekstra, proszę bardzo. No i teraz pytanie, czy Palion będzie wiedział, że ta skrzynka jest skrzynką pułapką? No zastanawia mnie, czy po prostu będzie to wiedział. Jeśli tak, no to no muszę jakoś wykminić to, żeby się o tym nie dowiedział. Nie no, myślę, że nie skapnie się, wiecie? Myślę, że nie. Albo... Dobra, nie, no jak na moje się nie skapnie, więc robimy taką samą dokładnie skrzynkę i w środku będą jakby tam, wiecie, jakieś prezenty, tak naprawdę tam nie będzie nic, a tak na serio, pod nim będzie TNT i wszystko wybuchnie, no, proste. Najpierw oczywiście w tym celu robimy pierwsze bardzo ważne rzeczy, czyli tutaj ładny zaczep na linkę, proszę bardzo, skrzynia pułapka, dziękuję, no i do tego, co by tam dalej zrobić, potrzebujemy przekaźniki, mocy oczywiście, mocy o północy, raz, dwa, trzy, dokładnie trzy przekaźniki, w sumie nie wiem dokładnie ile mi będzie potrzeba, ale trzy spoko. Redstone mamy, przekaźnik mamy, chyba wszystko jest mordeczki, chyba naprawdę wszystko, możemy lecieć do tworzenia naszej tajnej pułapki. Ojejku, Palion, współczuję ci. Oczywiście tabliczkę potrzebujemy, że prezencik dla Paliona oraz troszeczkę wełny, bo z tej wełny jakby zabudujemy ten prezent. I całą oczywiście wełnę zieloną weźmiemy. Dobra, to będzie takie złe. No wiecie, zbliżają się święta.
trzeba robić sobie prezenty, prawda? No ale kto powiedział, jakie to mają być prezenty? No nikt, więc dzisiaj zrobimy prezent prank. A no, a jeżeli wy chcecie prezent nie prank, no to polecam, idealnym prezentem jest na przykład taka koszulka Voyant Team z pimpkiem, ekipką tutaj świnek i tak dalej, kiwiczkami, i jest normalnie super kolorowo, świetnie, pięknie, ładnie. No dobra, to jest ten domek Paliona. Tutaj niestety nic chyba nie robił. Nie wiem, czy on w ogóle ten domek widział. O nie, jest kot jego. Ty, to ja nie wiem, co ja mam zrobić z tym kotem. Czekaj, czekaj, może gdzieś indziej damy ten prezent. Może damy ten prezent tutaj, słuchajcie. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, w takim razie tutaj będzie prezencik. Jak zwykle Palion będzie musiał naprawiać tutaj teren po złym Wojtku. No ale co, trzeba sobie robić prezenty. Proste, dobra. Troszeczkę tej czerwonej, mam nadzieję, że mi wystarczy tyle tej czerwonej wełny, bo nie mam jej za dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, to jest chyba dobre. Dobre to są wymiary tego naszego prezenciku. Proszę bardzo, nie no, prezentuje się idealnie. Teraz zrobimy oczywiście jeszcze tutaj wiecie, wstążeczkę. Musi wszystko pięknie, ładnie wyglądać. Więc czekajcie, czekajcie. Gdzie ma być wstążeczka? Tutaj ma być wstążeczka. Ale nie, 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 wstążeczki tutaj nie będzie, bo tutaj będą drzwiczki do tego prezentu. Więc nie, ale tutaj będzie piękna wstążeczka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jejku, no ja bym sam chciał taki prezent dostać. Żartuję oczywiście. W sensie, jakby w środku były takie serio dobre rzeczy, to okej, okay, ale jeśli miałoby być coś takiego, to nie dziękuję. Już widzę, że latają te kapucyny. Kapucyny, uciekajcie stąd, kapucyny, pum! No, kapucyny, eluwa! No i cyk, jeszcze tutaj tak, kolejne pięterko, pik, 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 pik. I będzie gotowy prezencior zaraz. Oczywiście tutaj w sumie, oh no, wiedziałem, że zabraknie mi tej wełny. No i pytanie, no oczywiście nie. Oczywiście nie mamy czerwonej wełny, bo Palion wszystkie owce przemalował na zielono. Akurat zielonej wełny to my mamy tyle, że to jest szok, ale czerwonej nie mamy ani trochę. Więc jest absolutna lipa, teraz trzeba ogarnąć czerwoną wełnę. No, tutaj jest, może stąd zabierzemy, nie no, bo bodziarki nie tykamy. Na szczęście mamy bardzo dużo barwnika, więc po prostu przemalujemy sobie te owce i zetniemy od razu z nich tą wełnę czerwoną. Więc idealny plan, Wojtek. O, w sumie może sobie tutaj dajemy też troszeczkę czerwonych tych owiec. Tak, bo święta się zbliżają, więc czerwone owieczki muszą być, czerwone i białe. Właśnie niedługo będę musiał skina zmieniać swojego świątecznego, bo patrzcie, na obecną chwilę nie mam, a trzeba będzie świąteczny, bo święta się zbliżają. Christmas, Christmas, oh yeah, oh yeah. Dobra, czekaj, te owieczki zmieniamy im wszystkim kolorek. Proszę bardzo, dajcie mi tutaj czerwonej wełny dużo, ale was tu jest. O nie, tą przemalowałem, a jej nie chciałem. Okej, no i zbieramy teraz nasze plony z tych owieczek. Wszystkie czerwone owce moje. O, i właśnie, trzeba będzie wybudować choinkę na Wojanowicach, prawda? Bo my obchodzimy święta tutaj razem z całą normalnie rodzinką Wojanowic. Dobra, mamy, myślę, że teraz odpowiednią ilość tej wełny. Nie no, już na bank nam tyle wystarczy. W ogóle strasznie wolno biegam. A, bo nie mam tego speeda. Okej, no i czekaj, teraz musimy się dostać tutaj. O, no i dobudować sobie pięknie, proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Tutaj oczywiście jeszcze wełna dalej się ma ciągnąć, cyk. Ale to będzie piękne. Aż mi się łezka wokół normalnie kręci, ale to jest piękne. Szkoda, że to wszystko musi wybuchnąć. Dobra, czekajcie. Jakąś teraz tutaj wstążeczkę musimy dać, co nie? Okej, okay. Czekaj, coś takiego? Ej, no chyba wygląda całkiem fajnie. A czekaj, jak wyglądał coś takiego? Nie, to już okropnie. Dobra, więc to rozwalamy. No i co? Myślę, że coś takiego zostaje. Pięknie. Dobra, no i teraz oczywiście tak jak wcześniej miało to wyglądać, czyli... Ojojoj, wchodzimy sobie tutaj. I tutaj będzie nasz prezent. Nasz piękny prezent wojanowy. Nie wiem do końca jeszcze tak dokładnie, jak to działa, jak to ma działać. Czy wystarczy, że pod spodem coś będzie, czy nie? O, czekaj, 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 może coś takiego. Cyk, okej. I mam pomysł, teraz tutaj będzie to musiało zejść chyba niżej. Teraz pytanie, czy to zadziała? Tak, zadziałało, widziałem, że się zaświeciło. Tak, działa, fest, dobrze. Okej, to teraz musimy wykombinować, czekaj, tutaj coś się stanie, jak to rozwalę. Ajajaj, tam jest ziemia. Ale lipa, ty, no nie wiem, jak to do końca zrobić. O, patrzcie, wykminiłem to.
Zobaczcie, tutaj jest po prostu coś takiego. To możemy pięknie zasłonić tą trawę tutaj, żeby tutaj nic nie było takiego podejrzanego. O, brakuje nam trawy, dajmy mi jedną. O nie, tutaj też brakuje trawy. O, tu jest idealnie, pięknie. To zabudujemy, proszę bardzo, w ten sposób, okej. Wygląda to chyba już ładnie, pięknie, legitnie. Tutaj jest piston, który pokazuje, jak działa mechanizm, żebyście to usłyszeli po prostu, że działa. To jest przynajmniej dla mnie też taki jakby test, czy to zadziała. No i patrzcie, tutaj sobie jest redstone, tutaj przekaźnik, prosto do pistona. I teraz piston powinien zareagować, uwaga, sprawdzimy, czy to będzie działało. Tak, słychać go! Słychać piston, ale kozacko. A nic nie widać naokoło, widzicie? Patrzcie, nic tutaj naokoło nie ma. Jak to się stało? Jestem normalnie mistrzem mechanizmów po prostu. Mistrz mechanizmów, Wojan. No i pięknie, teraz możemy zabierać się za główną część naszego odcinka, czyli umieszczenie ładunków wybuchowych w tym tutaj miejscu. Czekajcie, to będzie dokładnie tutaj. Po całej długości po prostu tego będą szły. O, tutaj jest coś na dole jeszcze. Ja tego nie kopałem. Dobra, czekajcie, tutaj z tej strony muszę sobie dokładnie popatrzeć, jak to wygląda. Okej, okay, jest idealnie. No i teraz proszę bardzo, TNT. Czekajcie, czekajcie. Trzeba najpierw jeszcze, zanim włożymy tutaj oczywiście TNT, włożyć coś do środka. I czekajcie, w środku będzie X D. Ciekawe, czy to rozczyta, ale to jest takie złe. XD napisaliśmy mu w środku. Dobrze jest, dobrze, okej. Okej, no i teraz czekajcie, musimy to jakoś tutaj podprowadzić. Czekajcie, żeby to działało, trzeba to zrobić w ten sposób. Jeszcze to nie koniec, to nie koniec naszej zabawy z mechanizmami, ponieważ musimy tutaj dokończyć to tak. Tutaj musi przechodzić prąd, proszę bardzo, w ten sposób. I tutaj musi dochodzić do tego miejsca. Chyba teraz powinno działać. Sprawdzamy test, uwaga. Czekajcie, pistonik postawimy. Tak, działa. Więc w tym momencie, kiedy postawimy tutaj TNT i odpalimy tą skrzynkę, to wszystko wybuchnie. Dobra, tej skrzynki już nie można tykać, bo to będzie samobójstwo. Okej. Czasem nikt nie gada Palionowi, ani mru mru normalnie. Cichutko, tutaj mnie nie było. Pięknie, bardzo ładnie. Ale co porobimy. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba jeszcze dirta mi daj. No, czemu tak mało dirta jest? O, pięknie, pięknie. No i teraz jest idealnie. I teraz proszę bardzo. No i nikt tego nie tyka. Nikt. Tutaj oczywiście zostawimy tak to zamknięte. Może w środku włożymy jedną pochodnię po prostu, żeby tam było pięknie oświetlone. Ale Palion tutaj o niczym nie będzie wiedział. W jakim to celu, jaki to prezent. No na święta, Palion, na święta prezencik. Proszę bardzo, nie denerwuj się, okej. I teraz podpisujemy oczywiście, że to zrobiliśmy my. Proszę bardzo, prezent przed świętami, tak o, od Wojana. O, no i, no i, no i tyle chyba. Piękny prezencik, obok domku, co jest najlepsze właśnie, obok domku. Więc prawdopodobnie z tego domku za dużo też już tutaj nie zostanie. No ale co, no mam nadzieję, że ten domek odbuduje. I tak samo jak cały ten tutaj teren, bo naprawdę tego TNT jest tam dużo. Więc co, będzie się działo, słuchajcie. Mam nadzieję, że panie to otworzy. Zobaczymy, co się tutaj właściwie wydarzy. Czy faktycznie będzie krater. Tylko nikt nie gada Palionowi, co tam jest. Cichutko wszyscy. No i to chyba byłoby na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Wbijajcie do sklepu z koszulkami. Link jest w pierwszej linijce opisu wojanshop.pl. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Chcesz dołączyć do teamu Wojana? Wbijaj na sklep wojanshop.pl. Jest dostępny w pierwszej linijce opisu. Znajdziesz tam mega kozackie wzory na koszulki oraz gadżety Wojana, takie jak bransoletki. Dostępne są również mega kozackie promocje, więc wbijaj do sklepu, pierwsza linijka opisu, a ja ci dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć!